Witam bardzo wszystkich serdecznie. Czy dobrze mnie słychać? Bo ten mikrofon mi tak odstaje. Dobrze. Dzisiaj reprezentuję Play, aczkolwiek zapewne sporo osób kojarzy mnie z organizacji KAI Polska, która jest również organizatorem tego spotkania, właściwie partnerem, przepraszam bardzo. I opowiem o innym projekcie niż to było zaplanowane początkowo, ponieważ miałam opowiedzieć o młodych projektantach Play, o tak naprawdę dzieciach, które projektowały dla siebie usługi telekomunikacyjne. Niemniej jednak ze względu na realizację różnych celów biznesowych ten temat wystąpienia został zmieniony. Niemniej jednak mam nadzieję, że to, o czym Wam opowiem, będzie równie ciekawie. A opowiem o recyklingu wiedzy. Opowiem o tym, jak projekt, który de facto zakończył się 5 miesięcy temu, nadal żyje. I to nie żyje ze względu na to, że został wdrożony, bo właściwie został, tylko żyje dlatego, że miał bardzo bogaty materiał badawczy, z którego nadal czerpiemy. Często przystępując do realizacji różnego typu projektów, nie mamy wiedzy na jakiś temat i w związku z tym nie możemy mieć wiarygodnego spojrzenia na dziedzinę jakiegoś problemu. I radzimy sobie z tym na różne sposoby. Można na przykład podejść do tego ekspercko, czyli samodzielnie przeszukiwać zasoby różnych materiałów, dokształcać się, setki razy odpytywać wyszukiwarkę internetową, konsultować się z innymi ekspertami i tak naprawdę polegać na swoim doświadczeniu, swoich odczuciach i rekomendować to, co wydaje nam się najbardziej słuszne. Innym podejściem może być próba takiego wejścia w świat ludzi, dla których tworzymy, czyli rzeczywistego odtworzenia sobie tego kawałka nieznanej dla nas rzeczywistości. I o tym chciałabym trochę opowiedzieć. Przed takim właśnie nieznanym stanęłam twarzą w twarz we wrześniu ubiegłego roku, w momencie, kiedy do Agi Szustek i Marcina Piotrowskiego, z którymi na co dzień współpracuję, przyszły dwie osoby z działu CRM, czyli Customer Relationship Management w Playu, i poprosiły, żebyśmy przeredagowali treść, właściwie stworzyli takie nowe Welcome Booki Play. Welcome Book to jest pakiet powitalny, to jest tak naprawdę książeczka, zbiór informacji, w których klient znajdzie wszystkie niezbędne informacje po tym, jak na przykład zakupi ofertę, podpisze umowę. No i Aga z Marcinem zastanawiali się chwilę nad tym i stwierdzili, że tak naprawdę nie możemy tego zrobić. Nie możemy tego zrobić, ponieważ nie wiemy, czego tak naprawdę klient potrzebuje, jakie informacje będą dla niego przydatne i co chce wiedzieć, jakie stoją przed nim decyzje. W związku z tym stwierdzili, że tego nie zrobimy, ale zrobimy coś innego. I tym czymś innym była realizacja projektu, którego efektem miało być podniesienie satysfakcji klienta w całym pierwszym jego miesiącu obecności w sieci. Bo tak naprawdę ten pierwszy miesiąc to nie jest pojedyncza usługa, to nie jest pojedynczy proces, to jest zestaw różnych zmiennych, bo klient przychodząc do nowej sieci najpierw w ogóle zaczyna od poszukiwania oferty. Później decyduje się na zakup, może iść do salonu, może podjąć decyzję i coś kupić przez internet. Zaczyna korzystać z usługi, ma jakieś pierwsze problemy, dzwoni na infolinię, może próbować szukać odpowiedzi w internecie, czyli na przykład loguje się do serwisu Play24, chce swoją usługę rozbudować, bądź ją skrócić, otrzymuje SMS-y, włącza, wyłącza pakiety, otrzymuje pierwszą fakturę, próbuje zrozumieć jakieś liczby na tej fakturze. Tego tak naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. No i właśnie, stwierdziliśmy, że my o tym pierwszym miesiącu tak naprawdę niewiele wiemy. Ale wiedzieliśmy również, że bardzo dużo o tym pierwszym miesiącu wiedzą klienci, którzy przez niego przeszli, przeżyli. Bo kim jest tak naprawdę ten klient? Mówiąc cały czas klient, ja mam na myśli klienta końcowego Play, czyli użytkownika tego usług telekomunikacyjnych, a nie klienta wewnętrznego działu User Experience, czyli
W przypadku tego projektu tym klientem wewnętrznym był dział Customer Relationship Management. I wiedzieliśmy, że chcemy porozmawiać z tym klientem końcowym. Zastanawialiśmy się tylko jak. Na pewno badania. No i na przykład pomyśleliśmy o wywiadach. No ale no dobrze, przeprowadzimy wywiady po tym, jak ci klienci przeszli przez pierwszy miesiąc, no ale tak naprawdę czy ten klient będzie pamiętał wszystkie szczegóły, co się wydarzyło na przykład w każdym dniu tego pierwszego miesiąca podczas wywiadu? No nie. W związku z tym pojawił się inny pomysł. Poprośmy klientów o to, żeby pisali blogi. I 18 osób z Łodzi oraz z Puław to byli nowi klienci Play, zwerbowani przez rekruterów tak naprawdę przed salonami Play, czyli prawdziwi klienci. Ta grupa 18 osób przez ponad miesiąc pisała blogi internetowe, gdzie te blogi były takim miejscem gromadzenia informacji, wszelkich doświadczeń, spostrzeżeń związanych z tym, co się każdego dnia działo, jaki dany klient miał kontakt właśnie z operatorem. Blog jest tak naprawdę metodą prowadzenia dzienniczka, chociaż my, myśląc o tym, jakiego typu badanie chcemy przeprowadzić, inspirowaliśmy się bardzo metodą Day Reconstruction Daniela Kahnemana, ponieważ zależało nam o tym, aby zachęcić klientów do tego, żeby opowiadali nam swoje historie. Czyli tak naprawdę w jakiś sposób ich zastymulować, żeby opowiadali te historie, a nie narzucać im jakiś konkretny zestaw pytań. Jak wyglądała taka codzienna praca z blogerami? Byliśmy cały czas w kontakcie. W ogóle zanim ci klienci zaczęli pisać blogi, spotkaliśmy się z nimi. Pojechaliśmy zarówno do Łodzi, jak i do Puław. Powiedzieliśmy, w jaki sposób chcemy współpracować, czego oczekujemy. Daliśmy się im poznać. Chodziło o to, że poznając kogoś offline, lepiej się później współpracuje online. I to było bardzo, bardzo ważne przede wszystkim dla tych ludzi, nawet nie dla nas. I praca z blogami codzienna polegała na tym, że były one moderowane. Ja byłam moderatorem tego bloga razem z koleżanką. Oczywiście Agnieszka i Marcin cały czas na bieżąco to monitorowali. Również osoby wszystkie zainteresowane w Play mogły te blogi śledzić i zadawać pytania. Także odpowiadaliśmy na wpisy, pogłębialiśmy odpowiedzi, często stymulowaliśmy wypowiedź. Pomagaliśmy klientom w przypadku spadków motywacji, bo to też się zdarzało już w szczególności pod koniec tego miesiąca. I często rozwiązaliśmy po prostu prozaiczne problemy techniczne, bo nie byli to ludzie, którzy są biegli w obsłudze komputera. Był to taki statystyczny klient, który miał bardzo przeróżne doświadczenia. I ten miesiąc zakończył się warsztatami partycypacyjnymi, czyli warsztatami, podczas których spotkaliśmy się ponownie offline ze wszystkimi blogerami. Oni jeszcze raz nam opowiedzieli te swoje historie i tak naprawdę to spotkanie było dla nich, bo oni poczuli, że my ich rozumiemy, potrzebujemy ich, bardzo się liczymy z ich opiniami. I po tych warsztatach odbyły się kolejne, ale już wewnętrzne z pracownikami Play, gdzie dział User Experience spotkał się z osobami, które odpowiadały za ten projekt w taki powitalny, czyli tego pierwszego miesiąca klientów Play i już projektowaliśmy konkretne rozwiązania. Ale to, co się pojawiło, to nie chcę opowiadać o wnioskach tego projektu, ponieważ myślę, że to byłoby mało interesujące, jak wygląda SMS albo jak wygląda ta książeczka powitalna. Chcę opowiedzieć o takiej wartości dodanej, ponieważ na potrzeby analizy wyników tych blogów wydrukowaliśmy sobie te blogi i tak naprawdę wydrukowaliśmy 18 indywidualnych historii i okazało się, że mamy ponad 100 stron bardzo ciekawego materiału. I w tym materiale na przykład pojawiła się historia pana Jerzego, który był typowym takim kierowcą tira, pisał do nas z tira, na telefonie wysyłał wiadomości na blogu i on czasami miał problem z zasięgiem i na przykład sobie wzmacniał sygnał telefonu anteną od CB. Była też historia pana Pawła, dla którego telefon był takim jedynym kanałem komunikacji z żoną, która z jakichś względów
To znaczy była w ciąży i była w szpitalu i z jakichś względów nie mogła się spotykać z tym mężem jakoś osobiście i on bardzo cieszył się, że Play stanął na wysokości za zadania, że po prostu zapewnił mu ten kontakt z żoną. Była też między innymi historia pani Małgosi, która miała syna w klasie maturalnej i ten syn miał jakieś problemy z fizyką i ona chciała bardzo mu pomóc, umówić go na korepetycję, ale w jej mieszkaniu, w takim typowej łódzkiej kamienicy, nie było zasięgu, dlatego ona powiedziała, że zimą wychodziła na podwórko i w takim podwórku właśnie typowo łódzkiej kamienicy krzyczała przez telefon, bo tam też było z tym zasięgiem tak trochę słabo, że syn ma problemy, może nie stać i ona potrzebuje tej pomocy, a wścibskie sąsiadki podsłuchiwały i ona była bardzo skrępowana. I dla nas zaskakujące było to, że ona trochę obwiniała nas o to, chociaż no po prostu to były warunki takie fizyczne, kamienice, zamknięte podwórko, ale obwiniała trochę Play, że właśnie jej syn jest trochę ośmieszany, także to były bardzo ciekawe obserwacje. I zdaliśmy sobie sprawę, że to, co jest najciekawsze, to jest oczywiście ten materiał związany z danym projektem, ale to coś, co się pojawia jeszcze pomiędzy, ta wartość dodana, i często obserwacje, wskazówki klientów, które niekoniecznie wiążą się z danym projektem, ale które mogą być wykorzystane gdzieś w innym miejscu w organizacji. I może to zabrzmi dziwnie, ale nazwę to śmieciami. Nazywam to śmieciami, bo w ten sposób nazwała to Agata Grabowska, która jest świetnym badaczem i nawet napisała bardzo ciekawą publikację na ten temat, właśnie Trashbook. Zachęcam wszystkich bardzo do ściągnięcia sobie PDF-a i poczytania o losach Trashbooka. W każdym razie my stwierdziliśmy, że to jest coś, co może zaprocentować w jakiś sposób. I dlatego oprócz realizacji tego projektu, stworzeniu tego pierwszego miesiąca, przygotowaliśmy na podstawie tych badań dzienniczkowych 6 dodatkowych raportów, gdzie na przykład jeden raport to były wszystkie informacje klientów związane o tym, jak właśnie wygląda sytuacja z zasięgiem w Play, albo jak klienci czują się w salonie, jak są obsługiwani przez konsultantów, albo jak wygląda cała sytuacja na Play 24. No i w tej chwili to jest super źródło informacji, ponieważ bardzo często około naszych biurek krążą różni ludzie i na przykład pytają, czy mamy coś na temat, no chociażby tego zasięgu. No i w tym momencie mówimy, że tak, po prostu otwieramy szufladę biurka i wyjmujemy gotowy dokument i odpowiadamy na pewne pytania bezpośrednio słowami klienta. I jeszcze wrócę do warsztatów partycypacyjnych, które odbyły się z klientami. Tak jak wspominałam, po prostu po tym pierwszym miesiącu spotkaliśmy się z tymi 18 klientami. I oprócz tych klientów na warsztatach oczywiście był dział UX, ale też byli pracownicy Play, pracownicy z działu CRM, również pracownicy innych działów. Pracownicy na przykład działu szkoleń, działu HR, czyli ci, którzy nie byli bezpośrednio związani z projektem. Chodziło nam o to, żeby oni też poznali tego klienta i wartość kontaktu z nim. I klienci, korzystając z takiego narzędzia jak iScale, to jest taki właśnie wykres na slajdzie, rysowali na przestrzeni czasu, to był przedział, okres jednego miesiąca, swoje doświadczenia, pozytywne, negatywne, to co się wydarzyło i jak tak naprawdę ten miesiąc przebiegał. Tak dla ciekawostki powiem, że iScale jest metodą, narzędziem właściwie zaproponowanym przez profesora Marka Hasenthala i osoby, które były na zeszłorocznym Polish Information Architecture Summit na pewno miały okazję posłuchać. Ci, którzy nie, no to zachęcam do wejścia chociażby na stronę pana profesora i tam jest artykuł Reconstructing Experiences with iScale do przeczytania i do zapoznania się z tą metodą. W każdym razie właśnie podczas tych warsztatów każdy klient pracował indywidualnie z pracownikiem Play i klient rysował sobie taki wykres i później zadaniem pracowników Play było przekazanie historii danego klienta, posiłkując się takim wykresem, gdzieś dalej, innym osobom. No i to było coś fantastycznego, bo zauważyliśmy, że pracownicy Play zaczęli tak naprawdę uprawiać storytelling, czyli przekazywać opowieści, angażować się i
Najfajniejsze jest to, że te organizacje, na przykład, że te historie, przede wszystkim historia pana Jerzego, żyje w Play do dnia dzisiejszego i tego typu historie są takim trochę argumenterem podczas spotkań w Play. Czyli jeżeli są jakieś wątpliwości, często wraca się do historii klientów, które są niezwykle ciekawe i dzięki temu można próbować iść w jakimś kierunku. Właśnie, co się jeszcze stało z tymi historiami? Z tych historii powstały persony, tylko że te persony mają moc większą niż taki po prostu zagregowany archetyp, ponieważ tymi personami są prawdziwi klienci, ich prawdziwe historie. Czyli pojawiły się prawdziwe persony, pojawił się storytelling, postanowiliśmy to jakoś wykorzystać. Postanowiliśmy to wykorzystać podczas spotkania w Play, podczas którego mówiliśmy, czym tak naprawdę są badania dzienniczkowe. Chcieliśmy po prostu wszystkich trochę też tak wyedukować, bo myślimy, że to jest coś przydatnego. I stwierdziliśmy, że mówienie o tym po prostu, czym są dzienniczki, będzie nudne. I mając do dyspozycji pewne już dane blogerów, postanowiłam z koleżanką, z którą moderowałam te blogi, odegrać taką scenkę. Znaczy, tu jest fragment właśnie takich danych pani Ingi, oczywiście one są takie zupełnie prywatne, jeszcze nie ma mowy w ogóle o tym, jak się korzysta z Play. W każdym bądź razie ja się wcieliłam w rolę badacza, zadawałam pytania, a moja koleżanka podczas tego spotkania odpowiadała na moje pytania badawcze bezpośrednio słowami pani tej Ingi, czyli treścią wyciągniętą z blogów. Trochę zastanawiałam się, jaki będzie odbiór tego typu scenki. Ku mojemu zaskoczeniu wszyscy wciągnęli się w tą historię i tak naprawdę zastanawiali się, jak tej pani Indze pomóc, jak rozwiązać jej problemy, dlaczego w ogóle pojawiła się taka sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, bo ta pani miała problemy w ogóle. Znaczy, bardzo chciała zostać klientką Play, a Play trochę robił wszystko, żeby ona nie została ze względów formalnych. I wszyscy zastanawiali się, jak to. I zaczęli pomagać jej i rozwiązywać jej problem. No i to był taki dla mnie sygnał, że wow, to działa, te blogi działają, mają sens i wszyscy się przekonali do tej metody. I w ten sposób powstała kopalnia insightów, czyli te badania dzienniczkowe były takim źródłem, z którego czerpiemy do dnia dzisiejszego i to jest źródło, które tak naprawdę pogłębiamy, ponieważ sprawdziło się to. Dlatego tą naszą kopalnię rozbudowujemy, to znaczy uruchomiliśmy kolejny projekt. W tej chwili tych blogerów jest około 40, to są nowe osoby, tylko z Łodzi i piszą o swoich doświadczeniach związanych z usługą Play Online na kartę. Play Online to jest usługa internetu mobilnego w Play. I te osoby dzielą się swoimi historiami, te historie są bardzo kwieciste i też są inni ludzie, dlatego tutaj mamy już bardzo barwne historie, są zdjęcia. Na sali jest Weronika Rochacka, która jest moderatorem 20 blogów z tych 40 i może opowiedzieć, jakie są ciekawe doświadczenia, historie i wpisy. I może nawet w tym momencie jakiś klient myśli o nas i dostarcza nam materiał, bo o co chodzi? Powiedziałam na początku prezentacji, że właśnie często realizując projekt nie mamy wiedzy na jakiś temat i ci klienci są tak naprawdę dostawcami tej wiedzy. Oni nie projektują, dostarczają nam wiedzę, tworzą fragment, obraz jakiegoś kawałka rzeczywistości, z którego my później projektanci korzystamy. Ale projektanci UX nie są jedynymi projektantami w Play, ponieważ my też nie posiadamy całej wiedzy, dlatego zawsze analiza wyników odbywa się w większej grupie. Także z osobami, które zajmują się biznesem, tworzą jakąś ofertę, czy z działem IT, czy z działem, który rozwija portal. Ponieważ dopiero razem możemy coś stworzyć, co tak naprawdę się sprawdzi i będzie zadowalające dla wszystkich stron, a przede wszystkim dla tego klienta końcowego. Co się jeszcze pojawiło? Realizujemy dużo, dużo projektów, które angażują tego klienta końcowego i po czasie zauważyliśmy, że często pewne problemy się pojawiają w różnych obszarach, ale są podobne i często insighty z jednego projektu są super wkładem do innego projektu. I to wszystko tworzy taki zestaw naczyń połączonych, przepływa się, przeplata
i stwierdziliśmy, że właśnie naszą wartością jest to, że mamy co przelewać pomiędzy tymi naczyniami. Dlatego chcemy to jakoś zarchiwizować. Obecnie myślimy nad tym, żeby stworzyć sobie jakąś metodę archiwizacji danych, właśnie recyklingu tych danych, żebyśmy nie tracili wiedzy w takiej podczas analizy, która gdzieś zginie, tylko żeby był do niej łatwy dostęp i żeby z niej korzystała cała organizacja, bo w Play istnieje naprawdę bardzo duże zapotrzebowanie na temat wiedzy klienckiej. I tym takim przepływem, archiwizacją danych jest również zainteresowany dział badań Play, bo tutaj wspomnę, że osoby zajmujące się UX-em Play nie należą do działu badań. To są zupełnie dwie odrębne jednostki i my mamy kompetencje, które tak naprawdę się uzupełniają i przeplatają. Także jeszcze chcemy do tego włączyć dział badań, który ma trochę jeszcze inne spojrzenie na to, co się dzieje, i ta wymiana może być dla nas bardzo cenna, bardzo w ten recycling wierzymy. I zgłaszają się do nas obecnie pracownicy Play ze swoimi projektami z prośbą, żeby właśnie zaangażować ich w jakiś projekt, który pozwoli im czerpać z tego źródła i przede wszystkim spotykać się z klientami. Liczymy na to, że też podczas takich staży wakacyjnych studenci ze School of Form, czyli Międzynarodowej Szkoły Projektowania w Poznaniu, którzy i tak chcą jakieś praktyki odbyć, pomogą nam stworzyć właśnie jakiś zrealizować ciekawy projekt, którego celem będzie stworzenie takiego repozytorium danych, repozytoriów insightów, z którego można później czerpać i mamy nadzieję, że to się uda. A co tak naprawdę myślą o tego typu badaniach klienci, czyli ci, którzy piszą blogi? Ja przekopałam wpisy i mam tu w kieszeni fragment listu pana Pawła, który akurat napisał coś o projekcie pisania blogów i ten króciutki fragment przeczytam. Ten projekt, w którym obecnie uczestniczę, to jest coś nowego, a może i rewolucyjnego. I powiem szczerze, podoba mi się to. Teraz mam takie oczekiwanie od Play, a mianowicie mam nadzieję, że w niedługim czasie moja sieć, no bo teraz już moja, zaskoczy mnie czymś fajnym, jakimś projektem, promocją, jakąś innowacją, a może innym rewolucyjnym podejściem do klienta. Mamy nadzieję, że te oczekiwania spełnimy, że zapewnimy to innowacyjne podejście. I to, w jaki sposób to zapewnimy, no to oczywiście poprzez naszą pracę. Ponieważ tworzymy to repozytorium, dzielimy się historiami, opowiadamy. Dzięki temu powstają lepsze produkty, lepsze rozwiązania, lepsze usługi, bardziej przyjazne dla tego klienta, czyli stąd mamy nadzieję, że te oczekiwania chociażby tego pana Pawła zostaną spełnione. Świadomość User Experience w Play bardzo wzrasta. Widać to chociażby nie przez nasz pryzmat, to znaczy, że nam się tak wydaje, tylko przez to, że przychodzą do nas różne osoby i proszą właśnie o materiały, o badania, o jakiś feedback. I dla nas największym komplementem jest to, że nasze rekomendacje są implementowane. To jest chyba taki największy sukces. I to, co zauważyliśmy, to że nie jesteśmy już tylko takim działem User Experience, ponieważ ze względu na profil Play, jakie projekty są realizowane. Zajmujemy się w dużej mierze projektowaniem usług. Już było kilka prezentacji podczas konferencji na ten temat, chociażby wczoraj Paulina Makuch, dzisiaj też Marcin Malicki o tym wspominał. Także możemy się już trochę nazwać service designerami i service design jest czymś, co się trochę już zaczyna wpisywać w takie DNA Play. No i wierzymy, że to zostanie. I tu jest duże, duże podziękowanie i duże ukłony w kierunku Agnieszki Szóstek i też Marcina Piotrowskiego, którzy tak naprawdę bardzo to rozwijają i po 2 latach widać ogromne efekty. Bardzo dziękuję. Asiu, bardzo dziękujemy za tą prezentację, bardzo inspirująca. Szczególnie oglądać właśnie, jak UX się wpisuje w życie tak wielkiej firmy, tak? Firmy telekomunikacyjnej, także byle więcej takich projektów. Czy są jakieś pytania? O, tak się spodziewałem. Tomku?
Po pierwsze gratuluję pomysłu i świetnej realizacji. Dziękuję. Przez to, że właśnie dzięki temu ta wiedza pozostanie po prostu w Play'u. I dwa takie pytania. Pierwsza sprawa jest taka, że używasz słowa blogi. Czy to oznacza, że to, co oni pisali, jest publiczne i to każdy teraz może sobie wejść i przeczytać? Mm-hmm. I drugie pytanie, w jaki sposób na tych blogach działa moderacja? Czy to znaczy, ja rozumiem, że wy odpowiadaliście, pomagaliście też tym klientom, tak? Tylko po pierwsze, w jaki sposób ingerowaliście w to, co oni ewentualnie piszą i czy zdarzało się, że pewne rzeczy, powiedzmy, były usuwane? Mm-hmm. Już odpowiadam. Od strony takiej technicznej, blogi nie są niczym skomplikowanym. To są blogi prowadzone na Blogspocie, czyli produkcie Google'a. I tak naprawdę to jest jednak materiał badawczy, także ludzie z zewnątrz nie mogą mieć do niego dostępu. One są odpowiednio zabezpieczone, zahasłowane. Klienci nie tworzyli tych blogów samych, to my je przygotowaliśmy. Otrzymali do nich odpowiedni dostęp, zostały spreparowane. I po prostu tam wpisują. Jeżeli chodzi o drugą część Twojego pytania, nie chcieliśmy ingerować, nie chcieliśmy stworzyć czegoś takiego, co będzie blogiem ustrukturyzowanym, czyli będą zadane wprost pytania i klienci będą na nie odpowiadać, bo chodziło nam o to, żeby oni sami budowali ten wkład i treść. Także oczywiście przystępując do realizacji tego typu projektów, my sobie ustalamy cele. Tak naprawdę robimy sobie pewną bazę pytań i wiemy, czego chcemy się dowiedzieć. Wiemy mniej więcej, co klient powinien doświadczyć chociażby w takim pierwszym miesiącu korzystania z usług. I budujemy sobie taką, powiedzmy, listę sprawdzającą, co ten klient powinien doświadczyć. I ci klienci piszą, jeżeli zaczynają o czymś pisać, ale coś się nie wydarzyło, to ewentualnie dopytujemy tego klienta, ale to jest dopiero po tym, jak on najpierw da coś od siebie, czyli będzie od niego wkład. Nie chcemy zaburzać tego procesu tworzenia. Okej, okay. Ja mam jeszcze dwa pytania. Mhm. Wspomniałeś, że rekrutowaliście ludzi z Łodzi. Tak. Pierwsze moje pytanie, dlaczego akurat stamtąd? I drugie pytanie, czy nie obawiacie się, że sama forma prowadzenia tego, czyli de facto relatywnie skomplikowana technologia, jest internet, jest przeglądarka i tak dalej, czy nie ma jakiegoś narzutu, który może zafałszować wyniki waszych obserwacji? Mhm. Klienci zostali wybrani w ten sposób, aby reprezentowali pewną, no, tak naprawdę polskich klientów operatora komórkowego Play. Także nie są to osoby tylko biegłe w korzystaniu z komputerów. Faktycznie są osoby, które mają komputer, ale z blogiem, odbieraniem poczty to już tak nie bardzo. Dlatego zrealizowaliśmy te warsztaty przed pisaniem jeszcze blogów, podczas którego ci klienci zostali poinstruowani, jak z blogów korzystać. Otrzymali też również instrukcje, w jaki sposób tego bloga obsługiwać. Plus numery telefonów, z których mogą korzystać i dzwonić, jeżeli się nie uda czegoś zrobić. I były takie problemy. Były takie problemy, że ktoś nie umiał dodać wpisu. Także wiemy, że blog nie zaburza jako tako badania, przez to, że wiemy, że ludzie mają problemy z blogami. Czyli nie są to osoby biegłe, ale typowy statystyczny Kowalski, któremu na co dzień pomagamy. Jeżeli chodzi o Łódź i Puławy, to wszyscy badacze wiedzą, że badania się przeprowadza w Łodzi i Puławach. Znaczy chodziło o to, żeby to było miejsce, że nie Warszawa, bo tu jest specyficzna grupa klientów. Natomiast Łódź i Puławy to są miasta, które są trochę reprezentatywne dla statystycznych takich, dla polskich miast. Poza tym z Łodzią mamy pozytywne doświadczenia. Często tam jeździmy i są bardzo przyjaźni ludzie, którzy chętnie współpracują. Ale szukamy, krążymy tak naprawdę po całej Polsce w różnych swoich badaniach. To nie są jedyne ośrodki, ale w zależności od tego, co chcemy sprawdzić, to jest to Śląsk i może trochę bardziej na północ od Warszawy.